Tytuł wystawy fotograficznej Krzysztofa Krułowicza to rozstrojenie. Jak mamy rozumieć ten tytuł? Mamy go rozumieć wielorako, począwszy od takiego podstawowego, potocznego znaczenia, kiedy właściwie można je odnieść do to określenie, do stanu nerwowego człowieka, stanu, który jakby poprzedza nastrojenie, jak też do stanu niegotowości instrumentu muzycznego do użytkowania. I można je również odnieść specyficznie do tej wystawy, kiedy artysta podejmuje się właściwie zdekonstruowania pewnych swoich dotychczasowych wątków podejmowanych w swojej twórczości. Po drugie zaś rozszczelniania granic między różnymi mediami. No, widzimy, że jest to wystawa fotograficzna, ale pojawia się tutaj również projekcja wideo i w obu tych przypadkach artysta sięga też do historii fotografii, tak ma miejsce w przypadku portretów sylwetowych czy eksperymentów z animacją poklatkową. Tutaj w przypadku akurat projekcji wideo artysta sięgnął do początków kinematografii i eksperymentów z animowaniem ruchu Edwarda Maybridge'a. Więc jakby to rozstrojenie dotyczy również rozszczelniania granic między fotografią i kinem, pokazywania, zapośredniczania kina w fotografii, ale także nawiązywania przez fotografię do struktury klatki filmowej, do sekwencyjności, do narracyjności. Pojawia się tutaj forma fotokomiksu uzyskiwana dzięki wewnętrznym podziałom zastosowanym przez artystę, takiemu wewnętrznemu ramowaniu widocznemu na tych fotografiach w obrębie przedstawienia. Można powiedzieć, że takim głównym jednak obszarem zainteresowań w zakresie cielesności jest w przypadku Krułowicza ciało kobiece. I tak jak dotychczas właściwie pokazywał je on w kontekście przełożenia takiej fascynacji anatomią kobiecego ciała na aspekty formalne, tak tutaj widać właśnie, że również to rozstrojenie, to pojęcie pracuje w kontekście tego portretu sylwetowego, w którym właściwie nie widzimy mięśni, nie widzimy żeber, nie widzimy napiętej linii kręgosłupa, tylko właściwie widzimy cień kobiecej postaci. Oprócz motywu kobiecego ciała, istotnym aspektem charakteryzującym pracę Krzysztofa Krułowicza jest również wpisany w te fotografie motyw widza, motyw też męskiego widza i relacji między obiektem fotografowanym a fotografem, które się jakby też paralelnie tutaj rozgrywają. Ale widza czy też podglądacza może? Tak, właśnie można tutaj uwzględnić ten element męskiego pożądania, ale to jest ciekawy motyw w przypadku tych prac, ponieważ właśnie jeżeli zwrócimy uwagę na wcześniejsze dokonania fotograficzne Krułowicza, zobaczymy, że właśnie te ciała kobiece są pozamykane w formy, jakby w takim bezpiecznym schronieniu formy. Są właściwie takie klasyczne, modernistyczne w pewnym sensie. Także właściwie trudno też tutaj o takie jakby jednoznaczne rozstrzygnięcia dotyczące tego podglądactwa. Jest to na przykład fotografia, która pokazuje zarys twarzy mężczyzny, ujętym w to wewnętrzne ramowanie, które kojarzy się również z więziennymi kratami, czyli pewien rodzaj uwięzienia w reprezentacji, uwięzienia w przedstawieniu.